Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Przenajświętsza, w której błogosławione ręce złożył Pan Jezus wszystkie skarby łask Bożych, sercem Jego nam nabyte i w sercu Jego zawarte. Wyjednaj nam wszystkie łaski, jakie widzisz dla dusz naszych najpotrzebniejsze, abyśmy czcząc i wielbiąc tu na ziemi serce Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wraz z Twoim niepokalanym sercem czcili je i wielbili u stóp Twoich w niebie na wieki. Amen. Na Wigilię rozpoczynającego się nabożeństwa. Kto mnie znajdzie, znajdzie żywot i zaczerpnie zbawienie od Pana. Rozpoczynając za łaską Pańską i pod szczególną opieką Matki Przenajświętszej, nabożeństwo na cześć Przenajdroższego Serca Jezusowego, zwróćmy najmilsi uwagę naszą na to, w jakim to dniu przypada właśnie Wigilia tego pobożnego ćwiczenia, do którego się zabieramy. Oto najpierw Wigilia nabożeństwa przypada w ostatni dzień nabożeństwa majowego, przez które z całą żarliwością ducha, na jaką za łaską Bożą zdobyć się mogliśmy, oddawaliśmy cześć Przenajświętszej Matce Zbawiciela naszego i wypraszaliśmy sobie u niej najpotrzebniejsze łaski. O, jakże przez to dobrze przygotowaliśmy się do nabożeństwa, które rozpoczynamy. Źródłem łask wszelkich jest właśnie to Przenajdroższe Serce Jezusowe, które w sposób szczególny przez miesiąc nadchodzący czcić zamierzamy. A więc, aby do tego źródła łask wszelkich otworzyć sobie przystęp, czyż mogliśmy lepiej począć, jak udając się do tej, która jako Matka Pana naszego Jezusa Chrystusa nad sercem Syna swego panuje błagalnie? Wszechmocny Syn, mówi święty Bernard, wszechmocną uczynił Matkę swoją. I dlatego tenże doktor święty, mówiąc o władzy, jaką posiada Maryja nad Przenajdroższym Sercem Jezusa, nazywa ją wszechmocnością błagalną. To jest, że jak się tenże wielki czciciel Matki Bożej wyraża, cokolwiek może uczynić Bóg swoją wszechmocnością, to wszystko może uczynić Matka Przenajświętsza prośbą swoją. Jakże to więc dobrze się stało, że miesiąc nabożeństwa do Serca Jezusowego poprzedzony został miesiącem nabożeństwa do Przenajświętszej Matki i Jego. Ale nie dość na tym, najmilsi. W dniu to właśnie dzisiejszym z rozporządzenia Kościoła wypada święto kościelne Matki Bożej, w którym przede wszystkim rozpamiętywać powinniśmy ten najwyższy przywilej, jaki posiada Maryja jako Matka Syna Bożego, że nad sercem Jego panuje błagalnie. Oprócz tego powinniśmy dzisiaj z tegoż powodu z większą niż kiedykolwiek żarliwością błagać ją o otworzenie nam przystępu do serca jej Syna i wreszcie z większą niż kiedykolwiek ufnością pokładać nadzieję, że serce jej macierzyńskie, jak również i Matki nas wszystkich, ulituje się nad nami i nie odmówi nam tego, o co jej z całej duszy prosić będziemy. Bo czyż podobna, aby to serce jej najlitościwiej, zawsze prośby nasze przyjmujące, nie wysłuchało ich, gdy jej pokornie przypomnimy,
żeśmy ją przez miesiąc miniony wedle nędznej możności naszej, lecz z całego naszego serca czcili i że dziś łączymy się w duchu z tymi wszystkimi pobożnymi duszami, które w Kościele całym dzisiaj cześć jej oddają. Przez Matkę więc udawajmy się do Syna. Przez serce Maryi idźmy do serca Jezusa. Maryi przypominajmy pokornie, żeśmy acz najniegodniejsi, ale przecież jej dzieci, a więc, że błagamy ją, aby nas wysłuchać raczyła i ufność mamy, że próśb naszych nie odrzuci. Panu Jezusowi zaś przedstawiajmy, że udając się do przenajdroższego serca Jego, nie sami do Niego kołaczemy, lecz Matkę Jego najukochańszą za sobą mamy. Pragnąc sercu Jego cześć oddawać, pragnąc rozważać codziennie w miesiącu nadchodzącym szczegóły życia Zbawiciela naszego, boskie przymioty serca Jego objawiające, pragnąc z serca tego, będącego źródłem wszelkich łask, zaczerpnąć dla siebie najpotrzebniejsze do zbawienia i uświątobliwienia naszego łaski, zacznijmy od polecenia się Jego Matce Przenajświętszej, jej pośrednictwa najszczególniejszego wzywając na cały miesiąc nadchodzący. A to w tym celu, aby za jej nieprzebranego miłosierdzia przyczyną sprawdziły się na nas słowa Pisma Świętego, przytoczone na początku, a które Kościół Święty do Maryi odnosi. Kto mnie znajdzie, to jest, kto przez serdeczne nabożeństwo nie przestaje polecać się Matce Bożej, zaczerpnie zbawienie od Pana. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. Módlmy się. O Maryjo Przenajświętsza, w której ręce złożył Bóg wszystkie łaski, które nam serce Syna Jego jedynego wyjednało i w sobie w całej ich pełności zawiera, daj nam przez miesiąc nadchodzący tak godnie czcić, wielbić i wychwalać to przenajdroższe Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, serce, abyśmy za wszechwładną przyczyną Twoją najhojniejsze łaski i dary z Niego czerpiąc, na wieki je wraz z Twoim niepokalanym sercem u stóp Twoich chwalili w niebie. Amen. Prosząc Matkę Bożą, aby pobłogosławić raczyła rozpoczynającemu się nabożeństwu czerwcowemu, odmówimy zdrowaś Maryjo. Pozdrowienie Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łask wszelkich Tyś szafarką, błogosławionaś Ty między niewiastami, bo nad błogosławionego owocu Twego Jezusa sercem panujesz błagalnie. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, abyśmy całym sercem naszym w sercu Syna Twojego przebywali teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła ojca Prokopa Kapucyna Najświętsze Serce Pana Jezusa. 33 rozmyślania dla Jego czcicieli. Pełny audiobook oraz wersję książkową nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.